Decydując się na zakup ciągnika rolniczego, ciągnika kompaktowego lub kosiarki Kubota, klienci oczekują najwyższej japońskiej jakości i niezawodności. Nasze maszyny są skonstruowane w ten sposób, aby spełnić te oczekiwania. Natomiast gdy zbliża się obsługa okresowa zakupionej maszyny, pojawia się pytanie, czy warto decydować się na oryginalne materiały eksploatacyjne Kubota, czy lepiej rozejrzeć się za zamiennikami, których cena może wydawać się bardzo konkurencyjna. Odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama. Filtry i oleje oraz inne materiały eksploatacyjne oryginalne z logiem Kubota zostały przetestowane i zaakceptowane, dopuszczone do użytkowania przez japońskich inżynierów naszej marki. Są one dostosowane do specyfiki pracy każdej maszyny i dzięki temu w długim okresie użytkowania dają jednakową, wysoką sprawność i wytrzymałość wszystkich mechanizmów. Weźmy dla przykładu filtr oleju. Filtr oleju oryginalny, sygnowany marką Kubota. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie jak wszelkie zamienniki dostępne na rynku. Ma metalową obudowę, ma uszczelkę, właściwie nie wiadomo, co w tej obudowie jest. I właśnie na tym polega odpowiedź na to pierwsze pytanie, czy warto korzystać z elementów oryginalnych, z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Tak, warto, ponieważ decydując się na taki oryginalny filtr, wiemy, że jego jakość jest gwarantowana przez producenta ciągników. Wiemy, że ma on takie właściwości jak filtr założony przy pierwszym montażu w fabryce Kubota. Wiemy, że taki filtr zapewni odpowiednie właściwości filtrujące, ale też odpowiedni przepływ oleju, niezależnie od warunków, w jakich pracuje dana maszyna. Filtry oleju mogą posiadać wkłady filtrujące wykonane z różnych materiałów. Niektóre posiadają wkłady papierowe o mniejszej trwałości i mniejszych właściwościach filtrujących. Kubota ma wkład wykonany z włókniny o dużej ilości warstw filtrujących, które potrafią wychwycić zanieczyszczenia nawet grubości ludzkiego włosa. Różnica polega na tym, że decydując się na zamiennik takiego filtra, nie mamy pewności, co znajduje się w tej metalowej obudowie i jakie właściwości ten element będzie miał w długim okresie eksploatacji, czy też przez cały okres między wymianami filtra oleju. Ta jakość będzie przejawiała się wysoką sprawnością maszyny przez długi czas, jej dużą wydajnością i świetnymi walorami użytkowymi. Również jeśli pojawi się konieczność naprawy, warto zwrócić się do autoryzowanego serwisu Kubota i skorzystać z oryginalnych części zamiennych, ponieważ tylko one gwarantują jakość taką samą jak elementy zamontowane w ciągniku przy jego produkcji. Z kolei stosowanie zamienników może okazać się pozorną oszczędnością, ponieważ może doprowadzić do zmniejszenia żywotności maszyny, a nawet do wystąpienia awarii, których można by było uniknąć, korzystając tylko i wyłącznie z materiałów eksploatacyjnych sygnowanych logiem Kubota.